Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony. Patryk Rojerojewski. Chciałby się rzec Roy Playing Games, ale nie w dniu dzisiejszym. Kochani, Splatpak TV, pierwsza polska telewizja internetowa poświęcona grze w paintball. A dzisiaj będzie mniej technicznego, switaśnego pierdolenia teoretycznego. Zamiast tego będzie dużo praktyki. A co nam ten wesoły przekaz ułatwi? Pierwsza edycja w ramach takiego wiosennego otwarcia sezonu. Pierwsza edycja, pierwszy turniej leśny pod kryptonimem Pogrom. Znajdujemy się w tym momencie na polu w Borówce, prawie Mikołów, na terenie paintballu woodsballowego. Nie będzie speedballa, będzie stary, dobry leśniak. Tak w sumie się narodziłem, tak się narodziła moja pasja do tego sportu właśnie na polach leśnych. I wspomnianego Otamiksa mieliście okazję poznać w jednym z wielu wywiadów w ramach mojego podcyklu akcji 3P, czyli promocja paintballowych pól. Dlatego z mojej strony możecie liczyć w dniu dzisiejszym na relacje prosto z pola walki, albowiem Rojo zasili dzisiaj jeden ze składów, niejakich frotersów. Brakowało im człowieka, ja dawno nie grałem, pora przetestować też nowy marker, także będziecie mieli i ujęcia TPP, kręcone przez oczywiście Majka, którego nie mogło zabraknąć, jak i przeze mnie w ramach perspektywy FPP za pomocą oczywiście kamerki GoPro. Także zapraszam serdecznie na, myślę, jazzowy materiał. Jak widzimy, kochani, perfekcyjna frekwencja, a to nie z byle powodu, albowiem w turnieju bierze udział dokładnie 15 teamów podzielonych na 3 grupy. Grupę A, grupę B i grupę C. Każdy team liczy 4 osoby. I oczywiście standardowo małe punkty, duże punkty, wybicie, przetrzymanie, remisy, ewentualne dogrywki. Standardowy turniej i cieszę się, że w końcu leśny, bo takowych mi po prostu brakowało. I zobaczymy, co dzisiaj wyniknie, jak Rojo poradzi sobie na polu. Gdzie to adrenalina, emocje i chęć zwycięstwa grają pierwsze skrzypce. Sejsmiczne działo, szmato!
Tak. Szeredziu, znów jesteś TV. Na polu można również pograć na automata. Pięknie, panowie. Elegancko. Dobra. Dziewczyny, uśmiech do kamery. Przebiega maksymalnie na moją stronę. Wait, 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 wait.
Dobra, koniec, z nami Mudzinek, zasilający właśnie w skład Frotersów, którego ja okazyjnie zasilam i pokażemy wam śmieszny bajer. Mianowicie na pewno kojarzycie, ja postaram się wziąć jakiś taki kąt, o teraz dobrze widać. I tu jest dotykowe planowanie taktyki, które powinniśmy znać chociażby z football managerów i tak dalej. Pomiziaj palcem po ekranie, pokaż, wiesz, kto gdzie leci, tu kto za jaką przeszkodę. Ruszanie ekranem całym. Aha. Mamy nasz ołóweczek, którym normalnie zaznaczamy linię. Aha. Ewentualnie możemy notatki, wtedy wszystkie linie znikają. Aha. Możemy oczywiście wrócić z powrotem do naszego menu głównego, możemy załadować dany plan lub zasejwować, który aktualnie mamy. A powiedz mi, to jest jakaś specjalna aplikacja na Androida, tak? Nie jest, na Androida też jest, aha, ale to jest na Apple, to się nazywa Field Designer. Field Designer. To jest darmowa aplikacja na Apple. To może być tip dla profesjonalnych graczy, moich widzów akurat, robić sobie taką właśnie taktykę. W sumie na żywo, na zasadzie, bo my mamy taką tutaj taktykę, na szczęście bezpiecznie ten materiał zostanie puszczony po meczu, także nikt nie wykorzysta tego na naszą niekorzyść. Dostosowany do stylu, taktyki drużyny, z którą zaraz będziemy grać, tak? Czy są bardziej ofensywni, bardziej defensywni, tak. Nazewnictwo przeszkód oczywiście odpowiednie, tak. I... bo komunikacja to już na samym polu, wiadomo, ale no fajna sprawa ci powiem, pierwszy raz z czymś takim mam do czynienia i nie mogę tego nie pokazać swoim widzom. No i mamy teraz tak, mamy oczywiście nasz tutorial, żeby się zapoznać z tym. Z daną aplikacją mamy opcje, mamy naszą strategię, edytor, layoutu już gotowego lub creator i z wykorzystaniem wszystkich przeszkód możemy własne pole zrobić i oczywiście dalej taktykę planować, ale oczywiście mamy już gotowe z PSP, NSM, Millennium. Super, czyli rozumiem, że masz już tutaj na stałe bazowo, podstawowo wgraną wasze pole, bo to jest wasze pole, Frotersi są właścicielami oczywiście z Otamixem na czele. Pola w Borówce, na którym teraz gramy i tam już macie wgrane to pole. Tam chyba mówiłeś, że tam jeszcze jakieś przeszkodę musisz jedną tam wymalować, prawda? Tak jest. Tą strukturę. Pokaż jeszcze na ten ekranik z tym polem, bo to jest strasznie fajne, taka automatyzacja, elektroniczne planowanie na bieżąco, w czasie rzeczywistym w sumie, jakby nie było. No i tu mamy nasze przeszkody, możemy dowolnie wybierać, możemy je obracać. Możemy robić, że są ustawiane po lustrze lub są pojedynczo. Aha, możemy oczywiście kratki, nie wiem, tutaj widać takie malutkie, cieniutkie krateczki, żeby każdy metr, żeby był oznaczony. Takie do futbolu amerykańskiego pole, nie? Dokładnie. Też numeracja jest metrowa niżej. No i tu mamy właśnie numerację każdego metra. Dokładnie. Tyle, w zależności też jaki wybierzamy opcję, to możemy metrową z PSP, z MPPL lub z Millennium, więc tak naprawdę jest mnóstwo możliwości i nie wiem, pół godziny zabawy na początku z tą aplikacją się ma już się całą obcykaną. Super sprawa, także wiecie jak się nazywa, wiecie gdzie można zdobyć, na Androida jest odpowiednik po prostu. No i fajne jakby takie urozmaicenie, uzupełnienie narzędzi głównego taktyka, który w sumie jesteś i pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za prezentację. Dobra. Good for you, sex for me. And good for you. Don't give a shit cause you got paid. Don't give a shit cause you got laid. Don't give a shit about no court dates. Child support. You crawl out. Ooh, that system smells like crap. Kids cry out, mama shouts, papa's out. Sex for me.
Ludzie, w tym momencie wszelkie granice dobrego marketingowego smaku zostały przekroczone. Nawet markery mają DLC. Small town, like in a small town, while I'm
skryty. Tak, tam chyba bateryjka padła, nie było czasu już tego rozkręcać. The day begins. Dobra, teraz to kurwa jedziemy. Jeden! Czysta moja prawa! Trzymasz kciuki za to, jak gra na polu? A jak, pokaż, jak trzymasz kciuki? Pokaż, jak trzymasz kciuki. Super. You're so happy.
dziękujemy bardzo za przybycie. Trochę nowych drużyn się pojawiło, poziom dosyć wysoki, jak powiedzieli sędziowie, także w porównaniu z tym, co było jakby w tamtym roku. Dobra. Nie wiem, czy jest jeszcze drużyna Dragon Team? Nie ma. 15 miejsce, zostawimy go Klarkowi albo Shredowi. Tak, Shred, możesz odebrać... Nie, Klark nie odbierze, on tam z nimi bardziej. W imieniu Dragonów gratulacje. Dziękuję. Zaszczytne 15 miejsce. 14 miejsce odebrane. 13 miejsce Ghost Podhale. Chodzi Zek. Drużyna, która dopiero się buduje, także coś tam zaczynają wygrywać pomalutku. Gratulacje, oby tak dalej. Zapraszamy na kolejne edycje, na pewno będzie lepiej. Jest już coraz lepiej. 12 debiut Foxes. Jest ktoś z Foxes? Nie ma, to wyślemy dyplom gołębiem. Sound Hunter z miejsca 11. Nie wiem, co się stało, ale dzisiaj chłopakom nie poszło. To też wyślemy tam pocztą, do nich blisko mamy, w sumie to nie ma problemu. KS Biedroneczki, miejsce 9. No, kto odbiera? Gratulacje. Gratulujemy. Też was nie lubię. Ale dobra. 8 miejsce. Zimna krew. Kto to odbierze? Herki. Nie ma go. Dobra, ja sobie pogratuluję sam. Ja to wręczam. Pocztą wyślę. Gratulacje, Mariusz. Aleście dali dobrze. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy za fajny turniej. Niestety tutaj nas ryba zdepasował, nie? Żartuję. Dziękujemy. Nam się bardzo podobało. Oby organizatorzy utrzymali poziom. Było bardzo fajnie. Cesaroki. Miejsce 4. Brawo. Lucky Loserzy. Mógłbyś pokręcić? Teraz gdzie są nasze hostesy? Miejsce 3, nie wierzę. FTB. Dobra. Tutaj jest, czekaj chwilę, do nagrody dostaniecie jeszcze od nas. Tarcza. Tak. Tarcza. Serdeczna tarcza. Cała drużyna FTB, bardzo proszę, masz tutaj na środek. Chodź, ADHD, to się nie wstydź, tylko teraz się wstydzisz. Ola, proszę, wręcz medale. Na Allegro już poszedł. Sam sobie je dzisiaj przywiozłem. Masz bardzo mocno, będziesz miał ci brudę wycierać. Bardzo, koronacja. Gratuluję. Wyrble, dam. Jest ci trochę spokojnie. Dziękuję ci bardzo. Wyciorek z Kansusa. Nowy banany, to nie zawsze takie chciałem. Ja to jest Kaśka, Ola z oddziału. Z tej małej lecz, tej wielki ty weźcie, nie? Miejsce drugie. To było miejsce drugie. Ogarnijcie się jakoś. Trzymajcie poziom. Byle jakie, ale trzymajcie. Zadanie, jakby ktoś gówno wentylator wrzucił sobie do gówna. Ja nie wiem, tak co to robili. Rozdzielaj. Co drugi? Oszczędzaj, na przyszłe będę. Tak, żeby rybie starczyło, bo tą kopertę... Co podobno, podobno to turniej 4 osoby. Teraz oddaj. Nie jednemu daj sznurek. Dobra, czekaj. Ryby masz, maczkę. Ty jesteś najsłabszy, to ci się może najszybciej przydać. Następny raz dostanie. Czapeczkę dostaniesz, a koszulką się musisz jakoś podzielić. Jeden plecy, drugi przód. Również dziękujemy za przybycie. Jakby ktoś nie chciał, oczywiście ja mogę przyjąć. Teraz już pachnie nudą. No to się umyj, jak tak pachnie. Czego brakuje? Koniec już, tak? Nie? Aha, no to na razie. Biedroneczki, pierwsze miejsce znowu. Mocno podnieśliście poziom. Także zasłużone zwycięstwo. Gratulujemy. I to, że się z was tak czasami nabijamy, to... Marcin już dostał. Tylko dlatego, że macie.
Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że tak powiem, Biedronki są mistrzami, jeżeli chodzi o szybkość rozgrywania meczu na tym polu. Poprzedni mecz, czyli pierwszy inauguracyjny w zeszłym sezonie, rozegrali w 58 sekund. Teraz się troszkę, że tak powiem, bardziej sprężyli. Ich najkrótszy mecz trwał sekund 29. Achievement, get! Co będzie dalej? Szli na achievement. Czyli Mike bardziej byś miał coś w łapkach. Dobra, my również wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. Szczególnie finalistom również dziękujemy za wspaniałą rozrywkę. Naprawdę wam powiem, w połowie grupy stwierdziliśmy, że chyba dzisiaj skończymy gdzieś na lepszym, nie wiem, może na 8 miejscu. Nie byliście sami. Nie byliście sami. Z wami to na nas wpłynęło tak, że wygraliśmy ten turniej. Więc dzięki naprawdę wam wszystkim, bo dzięki rywalizacji możemy coś tam wygrywać i jakoś tam no się spełniać wzajemnie. Tak, Bartek te przemówi dwa dni ciciu, wiesz? Dwa miesiące! Profilaktyka! Super! Ale zostały jeszcze dwie nagrody, które jakby zawsze przyznajemy, czyli MVP i dla gracza, który gra fair play. MVP to już też jest nudne, Bart. Przemówienie, Bart, jeszcze! Powinienem mieć już coś przygotowane. Bart, zastanów się nad vlogami. Nie przyjdziałem, że dostanę mikrofon i teraz się zawstydziłem. Co ostatni raz powiedziałem, zawsze jakieś głupoty gadam, że tam dzięki, że mogłem trafiać tam w kogoś. Nie, jeszcze raz dzięki. Chyba miałem fuksę, że was wtrafiałem na tyle dobrze, że dzisiaj dostałem tą nagrodę. Jakoś wężem dobrze mi się tam śmiga, już miałem zrezygnować ogólnie z niego, ale jakoś miało chyba... Miało go nie być. No widzisz, to pas sobie nie było. Dzięki również jeszcze raz za te nagrody, LPG, wielkie thanks. No i z dumą koszulkę. Super. No i teraz najbardziej uczciwy gracz turnieju. Rojo dawno nie grał, to się przyznawał, nie? I dostał nagrodę. Nie, to ciebie serio. Zapomniałem, jak się wyciera. Dzięki bardzo. Dziękuję ślicznie. Ja lepiej przemawiać nie będę, nie mamy tyle czasu. Popatrz, logo będziesz miał podobne do swojego, nie? Tak, stwierdzili, nie, to jest zbyt takie, dodajmy drzewka, tak? A tutaj będziesz miał worek na pampersy dla dziecka. Dzięki. I jeszcze został nam dyplom, który Ola chce wręczyć. Dzięki, kochani. Nie, to wręczę, ja im wręczę. Ale fajnie. Perefere. Nigdy nie dostałem żadnej nagrody takiej poza. To Mamut, Mały, Alcio i... To nie tak działa. To nie aparat. Chodź, dziura. Ale chodź komu. Chodź, taki zasłużony. 16 miejsce, człowieku innego nie mieliśmy, ale zasłużyliście, nie? Proszę. Dzięki. Dziękuję, fajnie się od was dzisiaj lanie dostawało, sporo się nauczyliśmy, zebraliśmy sporo kulek, dużo też wycieraliśmy i dużo kar przez to mieliśmy, dlatego tak słabo. Dziękujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie, zapraszamy ponownie, jeżeli macie jakąś konstruktywną krytykę, to prosimy tam na forum, co jeszcze możemy podciągnąć. No, taki prawdziwy hejterów będziemy od razu usuwać. Prawidłowo. Myślę, że spełniamy wasze oczekiwania, że organizując te turnieje. Jeżeli możemy gdzieś jeszcze, tak jakby mówił, poprawić się, to piszcie. No my chcemy... Będą, hostesy. O, widzisz. Hostesy będą, Clark powiedział, że będą jakieś fajne laseczki w Krasiejowie. Będzie modelka rozdawać. Bo tam w sobotę będą... Mamy tak, plan jest taki, w niedzielę jest leśny pogrom, w sobotę walki w Kisielu. Także zapraszamy na sobotę już. Naprawdę fajne miejsce, fajna baza noclegowa, tanio można się przespać i fajną imprezę zrobimy. Ostatnio mało pamiętam z tej soboty, ale warto przyjechać. Goro, to super start. Przyszedłem jeszcze, te dinozaury są przymocowane do Zola, nie da się ich wywracać. Powiedz to kotu Kucławowi. Dobra. Dzięki. Paintball w pigułce. Kochani, takim symbolicznym słowem podsumowania, po prostu fenomenalny start sezonu. Bardzo udany zarówno pod względem organizacyjnym, jak i emocjonalnym start leśnego pogromu. Bardzo fajne emocje, standardowo zdrowa
rywalizacji absolutnie w tym wszystkim. I co tu mogę dodać? Też taka prywatna, osobista kwestia możliwości spotkania się z innymi osobami po latach na polu. I dlaczego sympatyczna i zdrowa rywalizacja? Przez fakt, zjawisko w sumie częstej konfrontacji z teamem zasilanym przez moich starych druhów, z którymi miałem przyjemność stawać w kolorowe, tak to nazwijmy, szranki wielokrotnie, żeby was nie skłamać, już od 7 lat w tym układzie. Jak nam poszło? Nie najgorzej. Mieliśmy lepsze chwile, słabsze momenty. Tak jak mówię, dla uczestnika nie jest to kwestią najważniejszą, ale to, żeby zażyć świeżego powietrza. Bardzo fajna pogoda przy tym wszystkim przede wszystkim pomogła. To jeszcze raz, zdrowa rywalizacja, poruszanie się, znów motyw oczywiście strzelankowy, podkręcony jednak większą dawką adrenaliny, wynikającej z faktu, że po prostu nie jest to niedzielne ciulanie po drzewkach, tylko turniej, który fantastycznie prosperuje i który zaliczył bardzo udany start w zeszłym sezonie, w roku 2012. Także trzymam kciuki za Otamiksa, Gora, Leśny, Pogrom, bo jest to kolejna propozycja wspólnej integracji, zobaczenia się po latach, po prostu pogadania, poruszania się poza komputerem, słuchajcie, poza komputerem. Nie rezygnując jednocześnie tak definitywnie z naszego ukochanego gamingowego siedliska wirtualnych strzelanek, tym razem na rzecz tych bardziej realnych i jak najbardziej, jeszcze raz podkreślam, organizacyjnie udanych. Bawiłem się wybornie i myślę, że fantastyczna frekwencja, którą na pewno mieliście okazję zauważyć na materiale, jest dowodem tego, że po prostu się udało, a drużyna organizatorów wcale nie musiała tutaj zdobyć jakiegoś wysokiego miejsca, żeby komuś coś udowodnić. Tu to absolutnie nie jest potrzebne, nie jest obligatoryjne, a frekwencja, zadowolone, uśmiechnięte twarze, zasłużony pod umiejętność odebrania przegranej i zasłużone oklaski z powodu wygranej. Życzę każdemu paintballowemu zapaleńcowi, wybaczcie, jestem już trochę zmęczony, by kiedyś zrobił ten krok dalej, by z jakiejś tam gry spokojnej, niezobowiązującej, komercyjnej niedzielnej strzelanki poszedł krok dalej i wystartował. Najlepiej w ramach jakiegoś teamu zrzeszającego zaufanych braci w jakimś turnieju. To od razu nie musi być PLP, to mogą być właśnie jakieś takie leśne, regionalne, mniejsze czy większe potyczki. Póki co żegnam się z wami bardzo serdecznie. To był Patryk Rojo-Rojewski z Platpak TV, pierwsza polska telewizja poświęcona wspaniałej aktywności sportowej, jaką jest niewątpliwie paintball. Trzymajcie się, serdeczna tarcza. Hejos!